Rozmawiamy z Mirkiem Kaczmarkiem, prezesem Amber Baltic Golf Club, który wczoraj podczas turnieju świętojańskiego sponsorowanego przez Browar Okocim zrobił swoje trzecie hole-in-one w życiu. To było pierwsze turniejowe, tak Mirek? To było pierwsze turniejowe, dwa pozostałe były w czasie... Pierwsze było solo, byłem sam, powiedzmy, że się nie liczę, a drugie w klubie moim... pierwszym macierzystym, czyli bydgoskim klubie golfowym, ze świadkiem, z kolegą, który grał za mną. Dobrze, to opowiedz nam o tym ostatnim, to zrobiłeś na dołku numer 2, tak? Tak. Na dołku. Jak to było? To było na dołku numer 2. Graliśmy w pięknym flajcie, bardzo zacnym, z Pawłem Żelakiem, między nimi i z Romanem Lampartem. To było bardzo proste. Podszedłem, ustawiłem się, zrobiłem swing, powiedzmy, najlepszy jaki potrafię i piłka poleciała idealnie w stronę flagi. Ponieważ nie było od razu widać, że piłka wpadła do dołka, Romek Lampart mówi do mnie: Mirek, hole in one. Ja mówię, co ty, jakie hole in one? Ale podchodzimy do dołka, Roman schyla się, oczywiście piłeczka w dołku. Czyli no, nie fantastyczne uczucie. Ona wpadła bezpośrednio, czy mniej nie. I bliżej się potoczyła? Ona wpadła metr przed flagą, aha, w idealnej linii i dotoczyła czyli się... tak jak chciałeś po prostu. Można powiedzieć, że tak jak chciałem. Rozumiem. Fantastyczne uczucie, oczywiście gratulacje, euforia. Oczywiście w barze wszyscy koledzy, którzy byli w klubie... Zapytam, pili piwo czy whisky? Pili whisky, bo hole in one kojarzy się z whisky. Oczywiście, mimo że sponsorem był Browar Okocim, piliśmy whisky. Myślę, że to jest naprawdę wyjątkowo szczęśliwy dzień w życiu, bo między innymi od ciebie dowiedziałem się, że statystycznie jest to bardzo, bardzo rzadkie zdarzenie, tak? Tak, no ja czekam 20 lat i nic. Ciągle. A niektórzy mają 3 i to nie jest sprawiedliwe, no ale nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe. A jeszcze w kategorii chwalimy się, chcę powiedzieć, że na dołku numer 3 zagrałem 3 cm od igla. Postawiłem piłkę 3-4 cm od flagi. Czyli padłeś, że tak powiem, w golfowy cuk. Tak jest. Okej. To jeszcze tak z dziennikarskiego obowiązku, jaki to był kij na tej dwójce? To była 9 ze 112 metrów, ponieważ t-boxy są... Tisy były przestawione troszeczkę. Tak jak mówię, odbudowujemy na turniej. No ale uczucie fantastyczne. No dobra, przyznaj się, grałeś z damskich. Dobra, grałem z damskich. Natomiast jeżeli Państwo pozwolicie, bo nie wiem, że będzie tutaj ten film wisiał, chciałem powiedzieć, że Zbyszek Folta, autor tego... Wytnie się, to się wytnie. Autor tego wywiadu zrobił dzisiaj fantastyczny wynik w turnieju, również prestiżowym, z fajnymi nagrodami i zrobił wynik 76. Przepraszam, Zbyszek, ale dlaczego Roman? Bo grał w fantastycznym flajcie z Romkiem Rogozińskim, który jak słyszę chciał zejść po 9 z pola, ale zrobił i tak fantastyczny wynik. Także panowie, gratuluję i zapraszam na pole. To ja jeszcze tylko podsumuję tak, że na dobrym polu robi się dobre wyniki. Dziękuję bardzo, lejesz miód na moje serce. Zapraszam wszystkich golfistów. Golf. Twój sposób na życie.